Organizacja, a w zasadzie rezygnacja z organizacji tegorocznych pokazów Airshow to nie jedyna sprawa mająca w tle rządowe decyzje, jakimi w ostatnim czasie zajęli się radni. Tematem, który także wzbudził duże emocje, jest budowa drogi S12. To inwestycja, która znalazła się w programie budowy dróg krajowych i autostrad ogłoszonym przed wyborami przez premier Ewę Kopacz. W zeszłym roku został ogłoszony przetarg na opracowanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego, a budowa ekspresowej dwunastki miała się rozpocząć już w 2019 roku. Teraz pojawiły się informacje o odłożeniu jej na dalszą przyszłość. Radni zareagowali, przyjmując w tej sprawie stanowisko. Zaapelowali w nim do premier Beaty Szydło o priorytetowe potraktowanie tej bardzo ważnej dla Radomia inwestycji. Podkreślili, że budowa trasy S12 ma ogromne znaczenie dla rozwoju gospodarczego miasta i regionu. Ja mam nadzieję, że mimo wszystko studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe i te działania, które zostały przez poprzednią premier i poprzedni rząd rozpoczęte, znajdą kontynuację w tym roku, w tym rządzie. Jeden apel do polityków Prawa i Sprawiedliwości i obecnego rządu. Nie powodujcie Państwo, że 4 lata dla tej najważniejszej inwestycji drogowej otaczającej nasze miasto zostaną zaprzepaszczone. W swoim stanowisku radni przypomnieli także, że budowa trasy S12 to jedna z inwestycji, które znalazły się w kontrakcie dla Radomia, podpisanym przez parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości oraz prezesa partii Jarosława Kaczyńskiego.